zamieszkać na zamku. To zawsze było moim marzeniem i sobie takie marzenie spełniłem. Przynajmniej na kilka dni i zamierzam sobie częściej takie marzenie spełniać, bo okazuje się, że w Polsce jest kilka zamków przerobionych na hotele. W pierwszym takim spędziłem już razem z rodziną kilka dni, a do kolejnych zamierzam się wybrać w niedalekiej przyszłości. Na początek poszedł zamek Gniew, który jest hotelem 4-gwiazdkowym, ale jak będziecie wynajmować przez różne portale takie zniżkowe, to mogą was umieścić w 3-gwiazdkowym hotelu i twierdzić wam, że to samo. To nie jest to samo, o czym sobie zaraz będziemy mówić, zaraz sobie będziemy opowiadać. Drodzy Państwo, teraz widok na dziedziniec z 4. piętra. O, proszę bardzo, to oczywiście jest niehistoryczne, ale tutaj dalej historyczne i tu o, na dole, proszę bardzo, na dziedzińcu można sobie pobiesiadować. O samym zamku opowiem Państwu za chwilkę. Najpierw sobie wejdziemy do pokoju i z pokoju też będziemy podziwiać cały kompleks. To jest standardowy pokój na zamku. Dlaczego podkreślam na zamku? Bo tutaj jeszcze, jak Państwo zobaczycie, za chwilę z okna, przepraszam, niestety mankament tego pokoju jest taki, że jak się otwiera drzwi, to się automatycznie włącza telewizor, akurat na TVN nastawiony. Mam nadzieję, że to żadna polityka. O! Tu, drodzy Państwo, może widzicie, w ramach tego kompleksu są jeszcze dwa inne hotele. Ten nazywa się tak zwany Hotel Rycerski, a ten nazywa się Pałac Marysieńki. Ten z rycerzami ma tyle wspólnego, co polscy politycy z rycerskością, a ten z Marysieńką ma tyle wspólnego, co, nie wiem, polityk z uczciwością, chyba przed chwilą to zresztą powiedziałem. To są w ogóle, to jest budynek dwudziestowieczny, w którym ostatnio była fabryka, przerobiony na hotel, bardzo ładny. A to jest stare pomieszczenie gospodarcze, przerobione na hotel, Pałac Marysieńki, rzeczywiście tej Marysieńki od Sobieskiego, bo Sobieski był tutaj starostą, rzeczywiście tu istniał, ale był drewniany i nie zachował się do naszych czasów. Niemniej jednak zamek Krzyżacki w Gniewie jest jak najbardziej w 100% prawdziwy i można sobie na nim zamieszkać. Tak wygląda komnata, czyli standardowy pokój. A, w ogóle jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Ten kompleks się reklamuje jako luksusowy hotel i jako luksusowy hotel będzie przeze mnie oceniany. Wiele mankamentów, które tutaj wytknę, gdyby nie to, że oni się reklamują jako luksusowy, to bym w ogóle nie zwrócił na nie uwagi, bo one zupełnie nie przeszkadzają, ale w luksusowym obiekcie być nie powinny. A moim zdaniem, co do zasady, słowo luksusowy do tego obiektu jak najbardziej pasuje. To jest luksusowy hotel z pewnymi mankamentami, które w moim skromnym mniemaniu, sam fakt mieszkania, kurde, na zamku, w całości ten mankamenty tutaj się niwelują. Zaraz sobie zresztą przejdziemy kawałek po tym zamku. Najpierw komnata, tak? Wchodzimy sobie do komnaty. Staramy się oczami wyobraźni wywalić tutaj moje ciuchy. Co widzimy? Widzimy połączenie starego z nowym. Zobaczcie, tutaj jeszcze jest fragment starych, pięknych cegieł, które pamiętają czas naszych kilkadziesiąt pra wstecz. To jest kawałek oryginalnego muru, prawda? Taki balkonik. Piękne, stylowe meble, oczywiście nie z epoki, ale stylowe, prawda? Kieliszki. W sklepie hotelowym można kupić flaszkę wina za 70 zł, co uważam, że bardzo dobrego, co uważam, że jak na dzisiejsze ceny i na standardy hotelowe bardzo tanio. 70 zł za flaszkę naprawdę dobrego winka. Siadasz sobie z damą, pijecie sobie i podziwiacie sobie o taki piękny widok. Ja nie wiem, czy uda mi się go oddać, ale on jest zaiste przepiękny. O, zobaczcie. Coś takiego sobie podziwiacie. Oczywiście tutaj jedna wielka wskazówka. Oczywiście jak będziecie mieli komnatę na 1. piętrze, to jest na 4, no to nie będziecie mieli takiego pięknego widoku, więc no komnaty bierzemy jak najwyżej, jak się tylko da. Tutaj piętra oczywiście to nie są takie jak nasze piętra. O, może drodzy Państwo, o, zobaczcie, ja nawet nie mogę do żyrandola dosięgnąć, on jest podwieszany. Tutaj jest jakieś 3,5-4 metry do sufitu. Także to jest naprawdę bardzo wysoko. No i co? No i jest... O, odsuniemy sobie taka. Co jest? Szafka nowoczesna. Sejf. No i sejf pierwszym mankamentem, które normalnie bym się nie czepiał, ale tutaj się muszę czepiać. Pierwsze, ten sejf jest w ogóle nieprzymocowany, więc w zasadzie można sobie ten sejf zabrać i wynieść. Czyli ten sejf przed kompletnie niczym nas nie zabezpiecza, to jest prawie, że tylko atrapa, bo nie jest do niczego przymocowany. Nawet do szafki nie chciało im go się zwykłymi śrubami przykręcić, więc nie wiem, jak się trafi, nie daj Boże, złodziej z obsługi, choć nie sądzę, bo obsługa to jest naprawdę na wysokim poziomie, bardzo sympatyczni ludzie, ale gdyby się trafił, no może po prostu taki sejf wynieść, przynieść podobny, rozpróć sobie gdzieś tam z tyłu i tyle. Druga rzecz. Państwu nie chciało się wsadzić baterii do tego sejfu. O, widzicie? W związku z tym, słuchajcie, sejf jest na klucz. I nie możesz go sobie tam odpalić na cyferki, założyć kodu jak zwykle, tylko musisz, dostajesz kod na klucz na recepcji i musisz chodzić z tym kluczem. Moim skromnym zdaniem się to nieco mija z celem, no bo jak chcesz sobie schować rzeczy do sejfu, to między innymi przed obsługą hotelową. Więc nie chcę potem na basen biec z kluczem do sejfu, który zostawiam w swoich ciuchach na basenie, gdzie jest numer mojego pokoju i klucz. A obsługa ma master key, może bez problemu wejść do mojego pokoju z kluczem takim do sejfu i sobie wszystko wziąć. To jest, ten sejf jest na bardzo duży minus. Kolejna rzecz, drodzy Państwo, łazienka. Duża, ładna i czysta. Prosta, ale czysta, funkcjonalna, duży prysznic. Tutaj są szlafroczki hotelowe z monogramem, oczywiście, ręczniki z monogramem. Bardzo fajne są te ręczniki, bardzo fajne są te, szlafroczki, takie milusie, sympatyczniusie, puszyste, takie fajne. Jak się wychodzi z basenu, jedzie winną w takim szlafroczku, super. Łazienka, no, na plus, co tu dużo mówić. No, mydło jest, wyposażenie jest, wszystko jest. Ładnie, czysto, wentylacja. Komnata duża. Składa się, tutaj jest lodówka. Nie ma minibarku, co dla mnie osobiście jest plusem. No bo nie naciągają na jakieś strasznie drogie rzeczy z minibarku. Jest lodówka po prostu, więc sobie chcesz, to możesz sobie coś tam przechować. Ekspres do kawy kapsułkowy. Kapsułki dają w gratisie. Czajnik, dają też wody w gratisie. Telewizor, jak już mówiłem, z automatu sam się włącza. Telefon, stolik. Tutaj taka rozstawiana kanapa. Tu miejsce do siedzenia. O, tak wygląda pokój. To jest pokój standardowy. Oprócz niego mają jeszcze apartamenty. Żebyście wiedzieli, jaka jest różnica. O, ja sobie siedzę tutaj. To jest standardowy pokój, a tu jest apartament. O, apartament ma coś koło 100 metrów. To ma coś koło 50 metrów, tak plus minus. No i teraz sobie poopowiadamy o całym tym kompleksie. Skorzystamy z podstawki, która mam nadzieję, że zadziała. O, no dobra, działa. Jak tu, drodzy Państwo, jest zrobione? Cały kompleks składa się z 3 obiektów podstawowych, czyli jest zamek, na którym można mieszkać, tak zwany zamek rycerski, pałac rycerski pokazywałem na początku, bardzo ładne, luksusowe pokoje z balkonami, nie wiem nawet, czy nieładniejsze niż te, i tak zwany pałac Marysieńki, 3-gwiazdkowy hotel, gorsze, mniejsze pokoje, niższa cena. I dlaczego Wam to mówię? Dlatego, że o ile na stronie tego hotelu jest to wszystko bardzo ładnie, uczciwie powiedziane. Chcesz mieszkać w zamku? Proszę bardzo, tu masz komnaty zamkowe, nawet nazywają to inaczej. Tam są pokoje, tu są komnaty. Chcesz mieszkać na zamku? Proszę bardzo, to kosztuje tyle i tyle. Chcesz mieszkać w pokoju? Proszę bardzo. Mamy 4-gwiazdkowe pokoje, kosztują tyle i tyle. Mamy 3-gwiazdkowe hotele, kosztują tyle i tyle. Zamek to robi bardzo uczciwie. Natomiast są takie strony internetowe, które pośredniczą w różnych wakacjach. No i tam już tej uczciwości nie zauważyłem. Wręcz próbując sobie bukować pobyt przez pewną taką stronę, której z łaski nie wymienię, byłem przekonany, że bukuję sobie pokój tutaj, pobyt na zamku, bo tak to się nazywał, pobyt na zamku to pobyt na zamku, nie? A potem się okazało, jak się wczytałem bardzo drobnym drukiem, szarymi literami na białym tle, prawie niewidoczne, że to nie jest na zamku, tylko przy zamku i że zamek jest czterogwiazdkowy, a pokoje będą trzygwiazdkowe w zupełnie innym budynku i tyle. I żeby nie było wątpliwości, ja nie mam nic przeciwko mieszkaniu w trzygwiazdkowym hotelu, ale jak obiecujesz córce, córciu, będziesz mieszkać na zamku, to warto mieszkać na zamku, prawda? Więc dlatego, żebyście wy tego problemu nie mieli i podejmowali decyzję świadomie, to zwróćcie uwagę, są 3 kompleksy i upewnijcie się, w którym kompleksie sobie wynajmujecie pomieszczenie. Zwłaszcza, że pomiędzy tymi 3 hotelami nie ma żadnych łuczników, a jest wspólna oferta. I tak na przykład biesiady są na dziedzińcu zamku. Ale już śniadania i obiadokolacje nie będące biesiadami są w tym hotelu rycerskim, o którym powiedziałem. I sobie trzeba chodzić i dreptać. Basen, bo jest tutaj bardzo ładny basen, wliczony w cenę pobytu, razem z częścią taką rekreacyjno-pływacką, częścią dla dzieci, gdzie są zjeżdżalnie wodne, nieduże, ale bardzo fajne, częścią spa, gdzie są tam masaże i te inne rzeczy, częścią, gdzie są sauny. Sauny są wliczone w cenę. Tych saun jest kilka. Jest sauna klasyczna, fińska, parowa, jest też tak zwana grota solna. Całe te zaplecze tutaj jest bardzo fajne i to jest w zamku, nie? No i tak, jak sobie mieszkasz w zamku, no to nie, wychodzisz sobie z tego w szlafroczku, wchodzisz do windy i jesteś w komnacie. No ale jak już sobie na przykład mieszkasz w tym hotelu rycerskim albo mieszkasz w tym hotelu Marysieńki, no to musisz zaiwaniać na zewnątrz. I teraz tak jak ja byłem, jak była całkiem fajna pogoda, to w żaden sposób nie przeszkadzało. Ale na przykład jak się deszcz rozpadał, a ostatniego dnia już się deszcz rozpadał, no to już wiesz, no to musisz wyjść na deszcz. No i już jest tak niefajnie, nie? A wyobraź sobie, że przyjeżdżasz tutaj w zimę. Albo przyjeżdżasz tutaj w późną jesienią. Jest generalnie, leje, jest zimno, jest ślisko. Pamiętajcie, że tu wszędzie są kamienie, bruk, inne tego typu rzeczy. To zwłaszcza na taką, powiedziałbym, imprezę firmową, gdzie tam wiadomo, pancie w szpileczkach, panowie w butach na turbopłaskim obcasie, no ślizgawica niesamowita, a wy macie przechodzić z jednego budynku do drugiego na konferencję po bardzo śliskiej nawierzchni. Nie polecam. Także to trzeba zwracać uwagę, że w tak zwanym hotelu rycerskim są normalne śniadania i obiadokolacje, tam też jest restauracja, biesiady są na zamku, wszelkie atrakcje są na zamku. Sale dydaktyczne są na zamku. O, zobaczcie, jaki... O, poleciał gołąb, bo tutaj też gołębie mają gniazda. Sale dydaktyczne są na zamku. Sale konferencyjne są na zamku. Strefa wellness, spa, baseny są na zamku. Sale zabaw dla dzieci są na zamku. Jest w ogóle tutaj bardzo fajna sala zabaw dla dzieci. Taka, ja to nazywam zabawownia, taka jakby klatka, w której są, tak oczywiście, żeby wam się źle nie skojarzyło ze średniowieczem, nic z torturami, tylko są takie sale zabaw, nie? Taka wielka konstrukcja z takich metalowych rur obłożonych taką pianką, żeby się dzieciaki nic sobie nie porobiły. Takie konstrukcje wielopiętrowe, po których one mogą chodzić. To macie coś takiego na zamku. Bardzo fajne w cenie. Na zamku macie kręgielnię. Nie w cenie, ale za godzinę 50 zł. To sami ocencie, czy to jest za cały tor. Sami ocencie, czy to jest drogo, czy tanio. Ja dawno nie byłem na kręglach. I to jest wszystko na zamku. Na zamku macie też, co moim zdaniem najważniejsze, wszelkie kwestie związane ze zwiedzaniem. Ja kocham historię, zwłaszcza tą historię średniowieczną. Tutaj macie odrestaurowaną, bo podobno nie było tutaj historycznie, ale macie zbudowaną rekonstrukcję sali tortur. Jak zajrzycie sobie na mojego Instagrama, to tam są zdjęcia. Bardzo fajnie, klimatycznie zrobiona. W ogóle jest zwiedzanie nocą zamku. Słuchajcie, sam fakt łażenia po zamku w nocy wypas. Naprawdę wypas. Zwykła kaplica kościelna, która tutaj jest w nocy, jak wam puszczą chóry gregoriańskie. No wypasik, po prostu wypasik. Jak pochodzicie tymi wąskimi korytarzami, a pamiętajcie, że na zamku, no zamek to jest konstrukcja obronna, więc tam były różne klatki schodowe i dla państw, i dla rycerzy, ale również takie, żeby w razie obrony można się przemieszczać, żeby ciężko zbrojny rycerz nie dał rady przejść. Były kwestie, były te klatki schodowe dla tych dla tych, którzy go sobie zbudowali, czy w tym wypadku krzyżaków. Ale były też dla służby, więc tam niektóre są małe, wąskie, ciasne, niskie, niektóre wielkie, szerokie, wszystkie strome. Wypas. Jest sala, na której jest pełno replik starodawnego uzbrojenia, więc dają do ręki, to nie są eksponaty, to są repliki. Jaki to ma minus? No taki, że to nie ma 700 lat. Jaki jest plus? Dają ci to do ręki. Możesz sobie tym, możesz sobie poczuć, ile to waży, jak to jest wyważone. Super. Do tego jeszcze tutaj działa bardzo prężnie grupa rekonstrukcyjna. I ci ludzie tutaj przychodzą na ten zamek. Fantastyczni ludzie. Czuć, że mają zajawkę. Jest między innymi rekonstruktor. Jak sobie wpiszecie w YouTube'a taki film Gniew Husarii. Taki film, taki krótkometrażowy filmik. No to właśnie te grupy rekonstrukcyjne tutaj są na tym zamku. Ten facet, który rekonstruuje tego dowódcę polskiej husarii. On tutaj jest, słuchajcie, on tutaj jest. On tutaj piecze nad tym zamkiem od strony historycznej, sprawuje, stroje się przebiera razem ze swoimi kompanami, chodzi, zagaduje w klimacie, dzisiaj byśmy powiedzieli, w roli prowadzi zajęcia. Na przykład prowadzi zajęcia z tego, jak wyglądała husaria. Ale on nie prowadzi tak jak w szkole, czyli siedzicie sobie w ławkach, bla, 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 no koniec. Słuchajcie. On ma ze sobą sprzęt, on ma ze sobą konia, figurę konia. Nie przyjeżdża tutaj żywym koniem, przyciąga figurę konia, nie? I ubiera was w ten strój. Karwasze, szyszak, zbroja, tutaj napierśnik, wszystko, szabla, końcerz. Sadza was na tego konia, figurę konia, daje wam kopię i wam Słuchajcie, gwarantuję wam, po jednej takiej lekcji zapamiętacie więcej niż po miesiącu uczenia się o husarii. On to robi w pół godziny. Tak samo jest tutaj też fechmistrz, który prowadzi lekcję fechtunku. Ta lekcja to jest bardziej opowiadanie z przykładami, ale daje wam różne narzędzia krzywdzenia bliźniego z tamtych czasów. Mniej więcej od wczesnego średniowiecza aż do bardzo... W zasadzie aż dokąd broń biała wyszła z użytku, bo nawet szpady pokazuje. Pokazuje, daje do ręki. Pokazuje takie podstawowe techniki trzymania. Oczywiście się nie nauczycie walczyć. No, przez godzinę czy dwa nie macie żadnych szans. Ale poczujecie ten klimat. Zrozumiecie, czym się różnił długi miecz od rapiera, czym się różnił rapier od szpady, czym była szabla, skąd przyszła, dlaczego miała taką konstrukcję, a nie inną, czym się różniły poszczególne rodzaje szabli. Przez godzinę? Więcej się dowiecie niż przez rok na historii. Albo nocne zwiedzanie zamku z trzecim człowiekiem, fantastycznym, które by było ciekawie, tutaj w mieście Gniewie ma swoje własne muzeum, Muzeum Kapsla. Facet ma zajawkę na punkcie kapsli, zrobił sobie Muzeum Kapsla. A fajne. A dodatkowo jeszcze przychodzi i robi wycieczki po zamku. Pokazuje wam te krużganki, wypasiki. Wiecie, to jest zupełnie co innego, jak... Po takim wycieczku, co po zamku, wracacie do domu, a po wycieczce do zamku wracacie do komnaty zamkowej, w której mieszkacie. Przerobionej na luksusowy, choć z wadami, współczesny pokój hotelowy. I tutaj znowu minus, o ile w łazience wentylacja jest, o tyle w pokojach, a o wentylacji jest o tylko jedna. Natomiast tutaj jest na szczęście całkowicie cicho, w związku z tym to w żaden sposób nie przeszkadza. Kompleks super. No i wzięło i przerwało. Kompleks super. Naprawdę bardzo, bardzo fajny. Czym się przede wszystkim charakteryzuje? Wielki teren. Oprócz tego, co już powiedziałem, duży plac zabaw, miejsce turniejowe, również do turniejów rycerskich konnych, takie jak z filmów średniowiecznych, do potykania się dla rycerzy. Po środku kreska, nacierają na siebie skopiami z dwóch różnych stron. Miejsc, bar, tak, nie wiem, takie błonia to się chyba ładnie nazywam, teren pod zamkiem. Tu regularnie robią imprezy okolicznościowe, jakieś inscenizacje takiej bitwy. Bardzo dużo jest husarii, naprawdę super. Co jeszcze mi się podoba? Wiecie, gruby jestem, lubię zjeść, dobrze tu można zjeść. Nie podoba się to mojemu dietetykowi, mi się podoba. Żarcie jest cholernie drogie, ale zajebiście dobre. Drodzy Państwo, knajpa na terenie tego hotelu, taka à la carte, jest pioruńsko droga, nawet jak dla mnie warszawiaka, ale warta tej ceny. Jadłem tu jednego z najlepszych smashburgerów na pewno w tej dekadzie. Był cholernie drogi, ale warty tej ceny. Żona jadła cymeś i grypkę, a córcia pierogi z owocami. Tylko widzicie, to była poezja, te pierogi z owocami. Bo wiecie, menu dziecięce, wiecie jak zwykle traktują w knajpach menu dziecięce. No dadzą ci tam to, co dla dorosłego, tylko mniej i gorzej, nie? Słuchajcie, to była poezja. Piękny, klimatyczny talerz. Coś taka pumisa, nie? Pierogi, no, pycha. Nawet Magda Gessler pewnie by się przykrzaniła, ale wiecie, no Magda Gessler ostatnio jest rozjechana walcem przez Księżula. Sądzę, że Księżulowi by się spodobała. Kogo obchodzi Magda Gessler? Bardzo dużo farszu. To co wiecie, dla dzieci, na słodko. Bardzo dużo owoców, słodkie, dobre. Ciasto cienkie, ale nie rozwalające się. Do tego kupa bitej śmietany. Pełno owoców. Pierwszy raz w życiu widziałem potrawę, która na talerzu wyglądała lepiej niż na zdjęciu. W karcie. Tutaj. Cymesik. Tylko cholernie drogo, ale adekwatnie. Natomiast w całym Gniewie są opcje stołowania się taniej. My byliśmy z rodziną w takiej pizzerii, nazywa się Raffaello. Polecam. Aż wziąłem paragon. Tylko, kurde, chyba go nie mam ze sobą, żeby wam pokazać. Słuchajcie, za trzy pizze, jakość fantastyczna. Bardzo dobrej jakości pizzę, taki bardzo wysoki poziom, 3 pizze i 3 soki, z czego jeden to był sok taki, wiecie, dziecko się uparło na, nazwijmy to, komercyjny, a my z żoną sobie wzięliśmy świeżo wyciskane soki. Żona sobie wzięła jakiś tam ananas z imbirem, coś takiego, ja sobie wziąłem owoce leśne z imbirem. 3 pizze, 2 świeżo wyciskane soki i jeden sok komercyjny, 100 zł. Czyjcie? 3 pizze, 2 soki świeżo wyciskane, jeden komercyjny, 100 zł. Słuchajcie, w chwili, w której to kręcę w wawce, w knajpie ciężko jest kupić pizzę za 40 zł w knajpie. Ciężko. Świeżo wyciskany sok ciężko jest kupić poniżej 20 zł. Czyli w wawce za takie coś byśmy zapłacili ze 200, tu 100. Jakość, powiem szczerze, powalająca. In plus powalająca. Bardzo dobra pizza. To jest bistro. To nie jest restauracja, to jest bistro. Facet ma tam chyba 4 czy 5 stolików, ale widać, że ma pasję. Bardzo ciekawie łączy smaki. Zamawiam sobie pepperoni. Przychodzi mi pizza pepperoni. Z kiełbasą pepperoni. Dużą ilością sera. Świetne ciasto. Ciągnie się. Super. A na tym rukola. I posypany parmezan. Ja sobie myślę, kurde, co ja zrobiłem? Jak można dać zieleninę na pizzę pepperoni? Co następne? Może ananasa jeszcze dam na pizzę. Ja już myślę, kurde, dobra, będę głodny, szlak tu trafić, albo pójdę do Biedronki. Biedronki nie polecam, chamska obsługa. Znaczy, ta konkretna tutaj w Gniewie. Ale mówię, jem, Jezu, jakie to dobre. Kurde, w życiu bym nie pomyślał, że można dać rukolę na pizzę pepperoni, ale on pomyślał i miał rację. Naprawdę bardzo dobre, także wiecie, i to jest Gniew, to jest mała miejscowość. Plus jest taki, że to jest wszędzie blisko. Wychodzisz z tego zamku i... wiecie, w zasięgu 7 minut z piechoty masz wszystko. Pizzerię, rynek, gdzie tam masz jakieś 2 kebabownie. Także serdecznie polecam. No my poszliśmy z rodziną do tej pizzy Raffaello. Nie Rafalala, Raffaello. Pizza Raffaello, bistro. Wygląda jak taka buda. Ale jedzenie fantastyczne, obsługa fantastyczna, miła, sympatyczna. jak dla warszawiaka pioruńsko tanio. Jak przy cenach hotelowych za darmo. I tyle. Także bardzo serdecznie polecam. A teraz kawałek się przejdziemy. Drodzy Państwo, pokażę Wam, jaki to jest klimacik hotelowy. O, ja tutaj sobie wyjdę. O, zobaczcie, tutaj sobie idziemy. Oczywiście lampy się zapalają przynajmniej oficjalnie. O, jak sobie idę, tutaj niestety przewidzieli, że ktoś może chcieć zakończyć swój żywot na tym łespadolu mniej więcej tutaj. O, tutaj po biesiadzie się zestawiają. Idziemy sobie, nie? Idziemy. Taki pełen klimacik. To jest, zaraz będziemy szli. O! Zrobimy sobie jeden minus, będzie lepiej widać. O! Winda. Tutaj jest ten apartament. Nie będziemy czekać na windę. Uwierzycie mi, mam nadzieję, jaka jest winda. Idziemy sobie z buta. O, zobaczcie. Znaczy w takim mieszkasz. Spadam. O. Tutaj jest znowu miejsce na pokoje, a tutaj już zamurowali, więc oni już nie mają takiego fajnego widoku. Dla nich gorzej. Tutaj windy, nie? Windy. Tutaj sobie zobaczyć, czy można wejść. O! Na którym my tu piętrze jesteśmy? No to tutaj będzie to samo. Zaraz wam jakieś schowki w tym murze. No i słuchajcie, tu się zaczyna robić magia. Że tam też nie można wyjść. O. Tu się jest... To jest pierwsze piętro. I tu powinno być gdzieś już przejście do... O! Mam nadzieję, że będzie otwarte. O, niestety, sala zabaw chwilowo nieczynna. Bo bym Wam pokazał tą fajną salę zabaw, pokazałbym Wam salę i inne tego typu rzeczy, ale już Wam nie pokażę, bo chwilowo nieczynna i to jest ten minus. Ale mam nadzieję, że... O! Na salę sobie jeszcze wyjdziemy, bo jest jeszcze sala... A wczoraj jeszcze było otwarte. O. O. Zobaczcie sobie, wyobraź. Na takiej sobie sali spożywasz sobie posiłek i sobie patrzysz w górę. Wow. No, teraz słychać? O! Ten pan tutaj to jest starosta tego zamku. On tutaj buszuje. On te lekcje o husarii daje. Tutaj jest... Przepraszam, mogę wejść na chwilkę pokazać? Nie będzie panu przeszkadzało? Dzięki. Zobaczcie, to jest druga sala. Dzień dobry, pozdrawiam panów. Zobaczcie, tak to wygląda. O, tutaj zaplecze, ale też zobaczcie, jaki klimacik. Nic nie zobaczycie, bo ciemno było. Ale i tak jest klimacik. O, to jest ta sala, na której ten pan od husarii uczy historii. Dobrze uczy tej historii. O, tutaj. Cyk. Tutaj... Szczerze mówiąc, nie wiem, co tu jest, bo nigdy nie byłem. Zaraz sobie zobaczymy, co tu jest. Poza tym, że zęby sobie mogę powybijać. Co tutaj jest? Panie, gdzie ja wlazłem? Czego ja tu wcześniej nie byłem? Jaka fajna zbroja. No kurde, jak na mnie, byleby mnie tu nie zamknęli. Dlaczego ja tu nie byłem? O! Patrzcie, tak to wyglądało. Tak to wyglądało, widać, za starych czasów. Wow. Czemu jam tu nie był wcześniej? O, a tu jakieś nieszczęśli go trzymają. A wiecie, co on robił? Dlaczego go tu trzymają? No, na pewno przewijał reklamę. Na pewno. To jest chyba też ten miły człowiek. Dobra. Wychodzę, usiłuję nie dostać zadyszki. O. I tutaj... O. I tu jest wyjście. Zobaczcie, jaki klucz. I tu jest wyjście na dziedziniec. O. Jedno z kilku wyjść na dziedziniec. Zaraz będę wracał. O. To jest właśnie te miejsce do potykania się rycerzy. I także to tyle. Ja idę dalej warznąć. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Pa!